Mamy bramę Brygidki tutaj w Oliwie. Już taksówka odjeżdża. Oczywiście tam tego jestem z Kamilką. Tutaj tu jest ten pałac. To w ogóle ta cała posiadłość to jest wspomnienie po księdzu Jankowskim świętej pamięci. To mojego przyjaciela, z którym zawsze w Warszawie, jak przyjeżdżał do Warszawy, zawsze myśmy wybierali się do takiej konkretnej restauracji. Tam dwie restauracje były. Jedna na Nowym Mieście, a druga restauracja była na Placu Teatralnym. O, i tam miał swoje, i w jednej, i w drugiej miał swoją taką, proszę ciebie, potrawę taką, wiesz tam. Ulubioną? Befsztyk taki, wiesz tam. Średnio, tak, średnio wysmażony i tak dalej. I tu cały ten teren, to właściwie to jest jego inicjatywa. Nie wiem, czy tu jest otwarte, ale tu jest taka sala, zamknięte, no. Nie zobaczymy, z jego wizerunkiem. Tu jest... O. Symbole. Tak, to są piękne nasze symbole narodowe. Tu nie ma żadnych jakichś tam żółtych kolorów. Chociaż tam żółty kolor, tam gdzieś częściej, to jest w symbol kościoła w Warszawie, chyba tam żółto tam coś, ale tu same biało-czerwone. To jest teren piękny, tutaj urzędują siostry Brygidki, no i myśmy wczoraj też urzędowali tutaj. Właśnie zaraz tam wchodzimy. Zobaczymy, jak to... Pokażemy, jak to wygląda. Nocowali. Nie, tutaj. Tutaj. Tak. O, siostry. No i te pieski nasze, piękne. Idą na spacer, były na spacerze, no. Cześć. Tak, jakby brakowało tutaj miejsca do biegania. Takie. Ja myślałem, że pokażę ten, w tamtej sali, tam są obrazy i zdjęcia. Mm-hmm. Księdza Jankowskiego, mojego przyjaciela świętej pamięci. No to na siostry poprosić później, żeby on... Tak? No to zrobimy. Tak? Tutaj mamy ten, tu sala śniadaniowa. Śniadaniowo-obiadowa właściwie tutaj była. A my już idziemy na górze. Czyli później jakoś poprosimy siostry ewentualnie, żeby pokazały nam tą salę. Tam mieliśmy w zeszłym roku, nawet dwa lata temu, mieliśmy też spotkanie tutaj w tej sali, którą mam nadzieję, że pokażemy jeszcze dzisiaj. No i to na razie.